sumienia. A przyszło mi też na myśl, żeby na podstawie moich własnych przeżyć napisać taki traktat o prawdzie i strachu. Nie ulęki w dążeniu do prawdy. To bardzo piękna sentencja dla orderu i wielki zaszczyt taki order otrzymać. Otrzymując go, czuję się wielce zaszczycony. Lecz czy godny tego zaszczytnego wyróżnienia? Bo prawdę mówiąc, ja się prawie bezustannie bałem. I chyba mało kto najadł się w życiu tyle strachu, co ja. Bałem się bombardowań w czasie oblężenia Warszawy. Okropnie, no dzieckiem jeszcze byłem. Bałem się wpaść w łapę gestapo, gdy za okupacji rozklejałem ulotki Hitler kaput. Miałem wtedy 13, 14, 15 lat. W czasie powstania warszawskiego bałem się przeskoczyć przez ulicę, żeby nie dostać serii z karabinu maszynowego. W Auschwitz bałem się o matkę, którą i tak zapędzono z Żydami do komory gazowej. A w czasie marszu śmierci z obozu koncentracyjnego Herzburg-Rosenburg do Dachau bałem się, że upadnę z głodu i SS-man zastrzeli mnie. Bać się przestałem dopiero po wyzwoleniu Dachau przez armię amerykańską, ale tylko przez 2 lata w strefie okupacyjnej Niemiec. Po powrocie do kraju w 1937 zacząłem się bać ponownie. Nie udało mi się wrócić morzem na zachód. Moja próba ucieczki z PRL-u zakończyła się aresztowaniem przez organa informacji Wojska Polskiego pod zarzutem szpiegostwa. Przyszedł czas na strach przed torturami, których na szczęście wobec mnie nie zastosowano, ale słyszałem krzyki torturowanych. Ale po śledztwie nowy, po ukończeniu śledztwa nowy strach. Strach przed wyrokiem śmierci. A straszył nią prokurator Albin. Albin. Tak figuruje w tym mym akcie oskarżenia. Imię to, nazwisko czy ksywa bliźniejce. Jest to Albin. Prokurator Albin. Sąd łaskawszy, biorąc pod uwagę młody wiek, 19 lat, oraz to, że w czasie okupacji zostałem zdemoralizowany, zwłaszcza w obozach, skazał mnie na lat 15. Odsiedziałem z tego 9. Strach w celi to strach przed kapusiem. Człowiek coś lapnie, kapuś doniesie, karcer. A tam tylko w koszuli, zimno, podleją wodą, zapalenie płuc i więzienny szpital, a w sąsiedztwie pawilon 13, z kontwórką już tylko na cmentarz. Rok 53, jesień, to rok mojego debiutu. Wreszcie debiutuję. Tam właśnie w celi, w Rawiczu, debiutowałem na tabliczce z chleba, pomazanej stwarkiem i posypanej proszkiem do zębów. Poza zaostrzoną zapałką, którą skrobię się po tabliczce, i innych przyborów do pisania nie ma. Zacząłem pisać prozą w odcinkach, bo to, co napisane, zaraz trzeba zatrzeć proszkiem, aby móc pisać ciąg dalszy. Znacznie łatwiej z wierszami. Mieszczą się na tabliczce, a przed zatarciem można nauczyć się ich na pamięć. Debiut mój nie został dostrzeżony i całe szczęście. Gdyby dotarł do wiadomości Wydziału Specjalnego, tak zwanego speca, nie ominęłaby mnie szatańska miłość, czyli betonowe łoże w karcerze. Bałem się, ale pisałem. No, takie wiersze jak tu Workuta, płyną głosy po kolczastych drutach, albo w Moskwie święto robotnicze, twardą mową werbel gada, Francuz, Świja, Salwy, Nicze, to nic, sto, to nic, to defilada, no to było w obronie pokoju. I coś tam, zatrzymajcie zegar z paski. No. Nie byłem rusofobem, to nawet nie chodziło o zegar z paski, a raczej chodziło o prywatny, kieszonkowy zegarek Stalina. Proponowano, żeby go zatrzymać w swoich wierszach. Oczywiście one nie wychodziły poza celę pięcioosobową. Ale czytałem kolegom w celi. Uważałem, z kim siedzę, nikt nie doniósł. Po wyjściu z więzienia, co za satysfakcja, mogę pisać o tym, co widziałem i czego doświadczyłem obecnie w kazamatach. Debiutuję po raz drugi. Po prostu. Wynieś
zapisanym w pamięci wierszem Karuzela i w przeglądzie kulturalnym napisanym już po wyjściu opowiadaniem Potwory. Oboje więzienne opowiadania ubiegają się najrozmaitsze pisma, październikowe nastroje, wydaje się, że to koniec moich lęków, składam tom więziennych opowiadań w piwie, też się wybrałem. Dyrektorem wydawnictwa zostaje właśnie zdjęty ze stanowiska dyrektor Wydziału Śledczego na Mokotowie, postrach politycznych więźniów słynnej dziesiątki pułkownik Różański. Mówię, bo chciałem wydać tę książkę. Pomysł. Prawda? Tom więziennych opowiadań nigdy się nie ukaże. Zgnębiony, zdesperowany, robię coś, czego może nie powinienem. Wydaje je jako opowieści z francistowskiej Hiszpanii. Ale to nie chęć przypodobania się władzy. To rozpaczliwy gest przemycenia jakoś prawdy. Jednak niezupełnie udało się oszukać cenzury. W jednym z opowiadań wysoki urzędnik PSL-u, czytając oczywiście książkę, zamiast 50 pesetos, tam gdzieś tego, znajduje polskie 50 groszy. Co za przeoczenie, dygnitarz dzwoni do wydawcy. Czy autor był w Hiszpanii? Odpowiedź. Nie, w Hiszpanii nie był, ale był w więzieniu. Autorowi, który tak zakpił z cenzury, grozi zakaz druku. Ale jakoś przyszło po strachu. Ja lubię mówić prawdę, więc mówię o tym. Reportaż. Napisać reportaż. Jak to się robi? Przeczytałem reportaże Kisza. Napisz to, Kisz, taki tytuł. A co, ja nie napiszę? Choć po 9 latach więzienia nie mam zielonego pojęcia o tym skomunizowanym kraju. Reporterzysta, który nic nie wie o kraju, dziwny reporterzysta. Ale wrażliwość więźnia odkrywam na nowo świat. Tramwaj piszczący na zakręcie, pociąg na moście, główka kapusty na straganie, bratki w ogródku za sztachetami. Niewiarygodne, niewiarygodne przeżycia. Tyle lat nie widziałem tego na oczy. Teraz muszę się nauczyć nazwać to, znaleźć na to słowa. Wyprawy w teren. Jadę opylać lasy przed osunią gwieździstą, wiślaną barką spławiam cukier do Gdańska. Schodzę do kopalni białej glinki, w której powstają piękne zbanuszki. Jako konwojent jadę w transport z bydłem do rzeźni. Piszę tylko o życiu. Nie silę się naprawdę. Ale gdy pisze się tylko o nim, to prawda wdzięczna i sama przychodzi. Moje reportaże w poststalinowskiej rzeczywistości to rewelacja. Bo jak to pisać tak zwyczajnie, bez krytyk, nagan, pochwał, wskazówek na drodze do socjalizmu? Niespodzianka. Przerwany rejs Białej Marianny, taki jest tytuł tego zbioru. Nagroda wydawnictwa Sztandar Młodych i wydawnictwa Iskry. Potem jest radio. Słuchowiska. Zamiast zapierających mi dech w piersiach widoków odzyskanego świata, wyłączy jego odgłosy, dźwięki. Więc zamiast lśniących rzek, przezroczystych potoków, szum wody. Zamiast trzepoczących się ptaków, pięknych piór, tylko trzepot skrzydeł, świergoty. Tak mam pisać. Ale w radiu można coś przemycić. Czapa, czyli śmierć na raty. Nie mogłem inaczej, jak o dwóch skazanych na śmierć mordercach. Ale to protest przeciwko stosowaniu kary śmierci. Kary śmierci przeciwko morderstwom dokonywanym w majestacie prawa na więźniach politycznych moich więziennych towarzyszy. Więc choć cenzura dzięki temu wybiegowi poleciało to po całym świecie. Od Hiszpanii, Anglii, Francji, Niemiec, Węgier, po Japonię i Meksyk. La Corbata, po meksykańsku, po hiszpańsku, czyli czapa, ze względu na dużą tam przestępczość w Meksyku, szczególnie była ceniona. Zaś w PRL-u, już jako sztuka teatralna, jeszcze szczególniej potępiana, ścigana i zdejmowana ze sceny. Śniadanie u Desdemony. To proces stalinowski, ale pokazany sposobem. Bo przecież towarzysz Gomułka też był więźniem, ale, no ale wiadomo. Więc powracający z więzienia mąż zastaje w domu żonę, ale także przyjaciela.
przeprowadza śledztwo, wytacza przyjacielowi proces, taki właśnie Stalinowski. Wyrok to uderzenie w twarz, ale to niesprawiedliwe. Żona, gdy mąż siedział naprawdę w ładę z demoną, a skazany przyjaciel przyczynił się do zniesienia przyjacielowi kary śmierci. Bilety na sztukę w ramach krzewienia kultury wśród mas oddane zostawały do zakładów pracy, skąd nikt nie przychodził. Tymczasem przed kasą kolejka i tłusty napis. Wszystkie bilety sprzedane. W czasie stanu wojennego sztukę tę wystawiła w Paryżu i zagrała w niej główną rolę Sylwia Mouffaut, znana aktorka francuska. Szczęście zrobienia międzynarodowej kariery nie miał Filip z prawdą w oczach. Biedny koń tropił i wykrywał małomiasteczkowe afery, urzędników złodziejaszków, a powożąca koniem stara, nieulękła kobieta przekazywała to do prasy. Zagłoszoną prawdę Filip Koń został żywcem spalony w swej stajni, a jego właścicielkę postawiono przed sądem o podpalenie. Słuchowisko doczekało się premiery w teatrze w Nowej Hucie, ale tylko tam. Reżyserowała Irena Babel. Nikt więcej nie ośmielił się tego wystawić. Mówię o tym, bo to symbol losów każdej prawdy. A skoro już jestem przy nim, to wspomnę o dwóch moich adaptacjach na teatralną scenę. Podjąłem się ich jedynie ze względu na tak rzadką w literackich dziełach PRL-u obecność prawdy. Wesele raz jeszcze, Marka Nowakowskiego, tam siedzi. Ponura, beznadziejna smuta najlepszego z systemu. I po raz pierwszy w historii PRL-u, PRL-owskiego teatru, ksiądz na scenie. Nie jakiś czarny charakter, a zwykły sługa Boży, proboszcz. Piękne, choć posępne przedstawienie, oplute przez krytyków, reżyserował Roman Kociński. W moich słuchawiskach, a potem sztukach, zagrają najwięksi aktorzy. Tadeusz Pieski, Gustaw Polubek, Jan Matiaszkiewicz, Tadeusz Łomiecki, Zrabił Seweryn, Palina Mikołajska, Gordon Górecka i tragicznie zginął pod Smoleńskiem Janusz Zakrzeński i wielu innych. Następna adaptacja to Obłęd Jerzego Krzysztonia. Prawdziwy obłęd, lecz w ścisłych karbach intelektu. To nie Amerykanie wylądowali pierwsi na Księżycu, wykrzykuje jeden z jego bohaterów. To my, Polacy, zatknęliśmy tam na sztandar, na lancy. Autor znękany narodową megalomanią, narodowymi wadami, niewybaczalnymi historycznymi błędami, lecz chory na Polskę. Po powrocie z domu obłąkanych zwrócił się do mnie o dokonanie adaptacji, ale długo nie mogłem się zdecydować, szukając scenicznego pomysłu. Nie doczekał się, wyskoczył przez okno z czwartego piętra. Prawdę, którą przekazywał w swej trzytomowej powieści, udało mi się przenieść na scenę dopiero po jego śmierci. 100 przedstawień w Teatrze Polskim w Warszawie w czasie stanu wojennego. O, jak żałuję, że nie widział przedstawienia i że nie spotkał tego żołnierza, którego ja spotkałem, a który stracił nogę w bitwie pod Kołobrzegiem i właśnie stamtąd z Kołobrzegu przyjechał specjalnie, aby zobaczyć tę sztukę. Romans Łączniczki to monolog z drugiego tomu. Jest czas solidarności. W sali nierozwiązanego jeszcze Związku Literatów czyta Grażyna Barszczewska. Miłość młodej łączniczki do starszego oficera w czasie powstania warszawskiego. Po zwycięskiej wojnie oboje na Mokotowie na dziesiątce na pawilonie pułkownika Różańskiego. Grażyna czyta, cisza na sali, podchodzi do mnie jakiś brodacz. Niech pan wejdzie na mównicę i powie, że był zamach na naszego papieża, Jana Pawła II. On żyje, ale jest ciężko ranny. Co pan mówi? Jak ja mogę powiedzieć coś takiego? Jeśli pan coś wie, niech pan sam tam wejdzie. Szef przerwał czytanie Grażynie i ogłosił. Ktoś z Solidarności wybiegł sprawdzić wiadomość. Była to niestety prawda. Stan wojenny to nie tylko tafla lodu na piersi, taka przygniatająca,
ale też jakby rykoszet moich wspomnień ze stalinowskiego okresu, stalinowskich więzień. Znowu wybiegają ludzi z domów, wyłapują na ulicy, podniecam je to twórczo, rozdział z książki pisanej do szuflady niosę na spotkanie autorskie na Skaryszewską do ojców Palotytów. W stanie wojennym spotkania dozwolone są w kościołach, jednak trochę strach. Fragment sceny na Mokotowie bardzo dramatyczny, a dom na Skaryszewskiej cały ze szkła. Wolałbym, żeby mnie tam nie widziano, nie słyszano, ale ksiądz Jan Pałyga mówi: nasz dom przezroczysty, żeby było jasne, iż niczego nie ukrywamy. Czyta Gustaw Holubek, ale tylko do połowy, drugą połowę już zostawia mnie. Nie, w pierwszym. Pierwszy tom późniejszej tetralogii Na stracenie, stan wojenny, ukrywam się z pisaniem, wyjeżdżam samochodem na wieś. Przy drodze na rogatce zatrzymuje mi milicja, wojsko. Zaglądają do bagażnika. Maszyna do pisania? A ulotki gdzie? Ja jestem pisarzem. Okazuję legitymację rozwiązanego związku. No, w porządku. Już jakoś przychylniej. A co się pisze, panie pisarzu? Powieść. A o czym? O Herbaszewskim, naszym kosmonaucie. Życzą powodzenia. Udało się. Lecz kiedy do mej wiejskiej chaty wpuszczam nieopatrznie obcych majstrów, cieśniów, a jeden z nich bacznie przygląda się maszynie z skręconym w nią papierem, przeżywam co najmniej dobę strachu. Doniesie, wpadną, zabiorą niedokończoną książkę. Nie domysł. Nazajutrz przyjechała żona Barbara z prowiantem z Warszawy, bo w gminnym sklepiku tylko chleb razowy i naboje do syponu. Więc niosła w plecaku zdobyte konserwy, ruskie pierogi własnej roboty. Szła 3 kilometry przez las, bo tam tak autobus nie dojeżdżał. No wreszcie trochę weseli. Niepodległość to pewność, że dzieło powstałe w takim lęku, z tak pielęgnowaną w nim prawdą, znajdzie należyte uznanie. Ale z takim gardem prawdy nie wracam już do obecnych więzień, są nowe tematy, napawające nie mniejszym lękiem. Śmierć 13-letniego Romka Strzałkowskiego w czasie wydarzeń poznańskich, zabitego, zastrzelonego. Morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, wywożonego na śmierć w bagażniku. Sprawy niewyznane, obecne w prasie, w radiu, telewizji, pisało o nich niejedno dziennikarskie pióro, ale ja wiem, że moje opisy dadzą zbyt przerażający obraz, a tego się nie lubi. Prawda kole. Autor przezornie zepchnięty na margines. No trudno przeskoczyć grubą kreskę. Kilka nagród za pierwsze, potem za kolejne 2 tomy, ale jakbyś w milczeniu, jakby w strachu przed nadaniem im rozgłosu. Dla mnie może to i satysfakcja. Wciąż się bałem pisząc, teraz mnie się boją. No, może nie tak bardzo, ale też i nie wszyscy. Drugi program Polskiego Radia nagrywa moje wspomnienia ze współczesności, kilka obszernych wywiadów w niektórych gazetach, kilka znakomitych recenzji wybitnych krytyków, lecz generalnie lepiej przemilczeć. Ale to też nie tak łatwo, bo niektórzy się burzą. Świadek najnowszej historii z takim ładunkiem prawdy o niegodziwych czasach, a recenzje z jego książek toną na tłoku bieżących wydarzeń. Co z tego dociera do szerszej świadomości? Więc może najlepiej film dokumentalny. Kręci go pani Joanna Żamojda, też obecna tu. Realizuję czołówka. Porywają mnie i znów jestem tam, skąd udało mi się ujść z życiem. Oświęcim, kamieniołomy, Herzbruck, droga marszu śmierci przez Regensburg do Dachau, stuosobowa niegdyś cela na Mokotowie, gdzie mszę świętą odprawiał ksiądz Czajkowski, ale nie ten z ostatnich łamów prasy. Brunki, Radzicz, to już tylko zdjęcia obiektów, gdzie chory na gruźlicę musiałem poczekać na śmierć Stalina,
żeby otrzymać rezerwowaną dla kapusiów streptomycynę. I gdzie dla zabicia czasu uczyłem się gry na fortepianie, na klawiszach wrytych gwoździem na blacie więziennego stolika. Właśnie w takim tle opowiadam, co przeżyłem. Tak więc są jeszcze inni, nieulękli w dążeniu do prawdy. Gdyby nie oni, nie byłoby po mnie śladu. Po mnie i po mojej drodze życia, którą przeszło lub też na której padło setki tysięcy Polaków. Dziękując także nieugiętym za tak zaszczytne wyróżnienie, pragnę przypomnieć, że Piotr Skórzyński, patron przyznanego mi orderu, rozstał się z życiem, gdyż nie znalazł, starał krótko, gdyż nie znalazł zrozumienia tam, gdzie powinien je znaleźć. Często też nie mogli go znaleźć inni niezależni twórcy. Prawica, ale nie tylko polska, także międzynarodowa, nie docenia znaczenia kultury. A ideolog antystalinowskiego komunizmu, Gramsci, więziony przez Mussoliniego, bliski już śmierci, pisał w celi do swoich towarzyszy: kultura, przede wszystkim kultura, durnie. To cytat, ale wart zapamiętania. Kultura niewiele obchodzi polityków. Są pewni, że wyborcze hasła wystarczą do zyskania sobie wyborców. Łudzą się. Hasłami trafią do swych sympatyków, ale nigdy do tych zapiekłych, zindoktrynowanych umysłów. Trafić może do nich jedynie przewrotna piosenka, niezakłamany film, teatr, kabaret, odkłamująca zafałszowaną rzeczywistość, dobrze napisana powieść. Ja sam nie jestem członkiem żadnej partii, ale w każdej z nich znajduję wartościowych ludzi. Z niektórymi się przyjaźnię. Jestem rzecznikiem narodowego porozumienia, ale też odwrotu od relatywizmu, zdecydowanego powrotu do odrzuconych wartości. Silne, niezależne państwo, solidarność, rodzina, wreszcie prawda. Ta codzienna i ta historyczna i ta niezbędna w życiu politycznym, bez której nie ma porozumienia między narodami. To są kanony, od których nie mogę odstąpić. To mój esej. Chciałbym jeszcze może przeczytać, to już pół strony, z dziennika, z ostatnich wydarzeń. Godzina 9:00, rano wychodzę na spacer z psami. Jest piękny dzień. Może wcześniej z rana była mgła, teraz świeci słońce. Pieski ciągną do parku przy Filtrowej. Spuszczam je tam ze smyczy, nie oddalają się, węszą po trawniku. Wtem podbiega do nich szczeniak Jamniczek. Jego właścicielka chyba straciła go z oczu. Widzę, że go szuka, więc o, proszę pani, pani piesek jest tutaj. Dosłyszała, kiwa mi z dala głową, podchodzi szerokim trawnikiem do mojej alejki, trzymając w ręce telefon komórkowy. Tu jest, mówię, tu się skrył za krzakiem, ale ona nie zwraca już na niego uwagi. Podchodzi bliżej, nieznajoma, i mówi: proszę pana, przed chwilą otrzymałam wiadomość, że rozbił się samolot z naszym prezydentem. Wokoło pusto, ani żywego ducha, byłem jedynym, z kim mogła podzielić się tą straszną wieścią. Obca, nieznajoma, ale nie było powodu, aby jej nie wierzyć. Pierwszą moją myślą to natychmiast zadzwonić do żony. Wydobywam z kieszeni swoją komórkę, wybieram numer, ale palce, jak porażone prądem, trafiają nie w te, co chcę, przyciski. Zamiast połączenia włącza mi się aparat fotograficzny. Przyciskam rozpaczliwie, by go się pozbyć. W końcu stwierdzam, iż robię tylko zdjęcia własnej dłoni. Rezygnuję z połączenia, biorę psy na smycz i półprzytomny spieszę do domu. Barbara już wie. Otwarte oba nasze telewizory, głosy redaktorów. Staję przed ekranem oniemiały. Bo zwykle, gdy mowa o prezydencie, panowie redaktorzy tacy uszczypliwi. Wszystko, co oni mówią, pod szczedrwiną. Teraz jakieś dziwnie podniosłe, dostojne, uroczyste.
i sprzeczne informacje co do ilości ofiar. Jedno jest pewne, że zginął prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński i jego żona Maria. O Boże, mam ich obraz w pamięci. Z okazji uroczystości w Belwederze, na Królewskim Zamku, w salach Pałacu Prezydenckiego, opery. Nie potrafię wyobrazić ich sobie w miast ze zbitych ciał w kadłubie rozbitego samolotu.